kochani, witam was bardzo serdecznie w nowym filmie na moim kanale. I ten film będzie podzielony na trzy części, tak jak było w tamtym roku. Będziemy mierzyć ubrania w trzech sklepach. Dzisiaj zaplanowałam, na pewno będzie, New Yorker. Pierwszy sklep to będzie New Yorker, potem pójdziemy do H&M-u, a potem będzie Sinsa, albo na odwrót. Te trzy filmiki się pojawią, oczywiście w jakichś tam odstępach, ale dzisiaj będę je wszystkie nagrywać, więc nie zdziwcie się, że w trzech filmach będę tak samo wyglądać. O, proszę bardzo, możecie zobaczyć, jak wygląda pod wpływem światła te moje włosy. Już są troszeczkę bardziej jasne. Jakieś baby hairy mi tutaj już wychodzą. Więc no, powiem wam tyle, że dobrze się czuję właśnie w rozłych włosach. Naprawdę, nie muszę się martwić o ten odrost, jest na git. Tak, co ja miałam jeszcze powiedzieć? Będą właśnie te trzy sklepy, trzy części, więc przy kolejnych nie będę się już witała, tak? Tylko będę się witała... Będę machała wam na pewno w przemierzalniach. No i będzie mój głos. Tak samo jak tutaj pojawi się mój głos taki pogadankowy, tak jakby voice over inaczej będzie. Tak, no i będziemy przymierzać oczywiście w... będziemy to przymierzać w przymierzalni, czyli w sklepie. Ja tego nie kupuję, bo mnie przy okazji nie stać tak naprawdę. Trochę stać, ale na razie mam zakaz kupowania ubrań od Bartka. Tak. Orzesz, kurde. Naprawdę jest taka ślizgawica. Przed chwilą widziałam właśnie, jak idealny drift tu ktoś zrobił. No, na szczęście zapanowany, ale no było ciężko, bo nawet ja kilka razy na rondzie ślizgawica. Panie, ty tu uważaj. Tak zaczęło padać. Jest w ogóle 20 stycznia. I tak zaczęło padać, że no jest ciężko jakkolwiek się poruszać, bo jest śnieg, nie widzisz nic, po co jest pod śniegiem, czyli pasów na przykład, albo coś, i się ślizgasz, jak za bardzo wejdziesz w zakręt. Dobrze. Dobra, ja się nie rozgaduję, widzimy się w sklepach. No więc zaczynamy komentowanie ubrań, które znalazłam w pierwszym sklepie, czyli w New Yorkerze. Troszeczkę tych ubrań było. Ale teraz wszystkie zobaczycie, również będę pokazywać wam metki oraz rozmiary oraz kody, żebyście mogli sobie je znaleźć. Pierwsza to jest zielona bluzka, którą przymierzyłam już drugi raz, bo wcześniej w sklepie ją znalazłam. I ona mi się bardzo, bardzo podoba. Jest związana na samym środku dekoltu, żeby sobie tutaj dopasować wysokość. Mi troszeczkę brzuszek widać, w sensie ona mi się podoba, ale nie wiem, czy ją kupiła. Przez ten właśnie wystający brzuszek, tak jakoś. No i widzicie tutaj metkę. Kolejna zielona bluzka jest totalnie taka zapinana od góry do dołu z kołnierzykiem i ona mi się naprawdę bardzo, bardzo podobała i skusiłabym się, żeby ją kupić. Ta brązowa bluzka to totalny niewypał, wystaje mi wszystko, co jest możliwe, odstaje mi, widać mi stanik, więc tej bluzce mówię nie. Czarna, zwykła bluzka na ramionczka, takiej szukałam i mi się naprawdę podoba, ale wtedy miałam zakaz kupowania rzeczy, ale myślę, że pokuszę się, aby ją kupić, bo fajnie się układała. Brązowa bluzka w szachownicę z golfem, który na szczęście nie opina, więc to dla mnie wielki plus, ale niestety wywija się, marszczy się, widać bardzo, bardzo stanik, po prostu, o właśnie, rozciąga się bardziej w ten sposób.
długa bluzka szaro-różowa, bardzo mi się spodobała, ale czułam się w niej taka duża. Więc no tak, 5, może 3 na 10. Zielona bluzka, która mi się naprawdę bardzo, bardzo spodobała. Jest rozpinana, ale niestety moje piersi były za wielkie na tą bluzkę, tam gdzie były tak naprawdę miseczki przygotowane na to. Ale w sumie bardzo, bardzo ładnie eksponował mój dekolt. No i różowa sukienka, która mi się bardzo, bardzo spodobała i myślę, że po nią wrócę i sobie ją kupię. Były też inne kolory, ale ja akurat wziąłem tą różową. Myślę, że na lato będzie idealna i również na wiosnę. No i dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że będziecie czekać na kolejne odcinki tego typu. No i co? Zostawcie łapeczki w górę, będzie mi bardzo, bardzo miło. Możecie również zostawić subskrypcję razem z dzwoneczkiem, aby dostać powiadomienia. Piszcie komentarze. No i co? Do zobaczenia w kolejnym odcinku na moim kanale. Cześć!